Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa w imieniu Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu Prezesa Zarządu Powiatowego, w imieniu części naszych kandydatów i kandydata na prezydenta Łomży na pierwszej naszej konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy w związku z wyborami do samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w tej konferencji. W dotychczasowych naszych działaniach nie wystawialiśmy nigdy list własnych wyborczych do Rady Miasta, czy nie zgłaszaliśmy kandydata na prezydenta Łomży. Zawsze uczestniczyliśmy z innymi komitetami wyborczymi. W tym roku, w tych wyborach to zmieniliśmy, wystawiliśmy własne listy wyborcze, zgłosiliśmy kandydatów do 3 okręgów wyborczych, 2, 3 i 4, co dało nam również możliwość zgłoszenia kandydata na prezydenta miasta Łomży, co też uczyniliśmy w dniu 14.10. tego miesiąca. Naszym kandydatem jest kolega Wojciech Dzierżgowski. Wojciech Dzierżgowski jest osobą znaną, jest mieszkańcem Łomży, jest związany z tym miastem od wielu, wielu lat. Był organizatorem wojewódzkich struktur Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, jak też struktur powiatowych, gdzie pełnił funkcję dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego. Zorganizowanie siedziby w naszym mieście dało możliwość ponad 150 miejsc pracy dla mieszkańców Łomży, przeważnie ludzi młodych. Kolega Wojciech Dzierżgowski jest osobą merytorycznie przygotowaną do pełnienia funkcji prezydenta. Jest człowiekiem niezwykle dynamicznym, energicznym, konsekwentnym, upartym bardzo w swoim działaniu. Jest bardzo pracowity. W strukturach wojewódzkich PSL kolega Wojciech Dzierżgowski pełni funkcję prezesa zarządu. Jest członkiem Rady Naczelnej PSL. Ja tyle miałbym na wstępie i prosiłbym o zabranie przewodniczącego głosu, przewodniczącego sztabu wyborczego, kolegę Krzysztofa Sobiechowskiego. Witam serdecznie Państwa. Jak kolega Edward powiedział, chciałem tylko jeszcze potwierdzić, zarejestrowaliśmy rzeczywiście w 4 okręgach. Mamy 21 kandydatów do Rady Miasta i tutaj chciałbym ze swej strony powiedzieć, że rejestracja nastąpiła protokolarnie w dniu 8 października, jeżeli chodzi o kandydatów do Rady Miasta. Jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, kolegę Wojtka Dzierżgowskiego, w dniu 14 października. Dokumenty z potwierdzeniem mam. Jedynkami na naszych listach są kolega Adam Siwek, nauczyciel akademicki, pasjonat nurkowania, bardzo ciekawa postać. Kolega Robert Haberek, który jest w tej chwili finansistą, dyrektorem jednego z banków łomżyńskich. No i niestety nieobecny kolega Mieczysław Grajewski. Jest to policjant czynny ze względu na służbę. Niestety nie mógł być tutaj z nami. Też pasjonat, społecznik, członek rad nadzorczych. Bardzo, bardzo ciekawa osobowość, bardzo ciekawy człowiek. Reszta naszych kandydatów to ludzie związani z różnymi branżami. Finansiści, ubezpieczenia, nauczyciele, troszkę własnej działalności. Młodzi, dynamiczni ludzie, którzy chcieliby coś zrobić dla Łomży. I to tyle z mojej strony. I prosiłbym teraz o zabranie głosu kolegę Wojtka Dzierżgowskiego, naszego kandydata na
prezydenta. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam również Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę, doświadczenie i kompetencje i chcemy stworzyć nowoczesną, bezpieczną Łomżę dla wszystkich. W związku z tym kandydujemy po raz pierwszy w wyborach samorządowych 2014 roku do Rady Miasta Łomży i ja jestem kandydatem na prezydenta miasta Łomża. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach administracji rządowej, samorządowej, także duże doświadczenie polityczne umożliwi mi sprawne wykonywanie funkcji prezydenta miasta Łomża. Uważamy, że czas na zmianę w Łomży, potrzebna jest dynamika, potrzebne jest pewne nowe spojrzenie na sprawy miasta. Miasto znajduje się w miarę trudnej sytuacji ze względu na zadłużenie, które wynosi około 120 milionów złotych i właśnie w tej najbliższej kadencji trzeba będzie 50% tego zadłużenia, czyli około 60 milionów spłacić. Chcemy, żeby Łomża była w sposób inteligentny i innowacyjny zarządzana, aby potencjał, który został stworzony w ramach inwestycji realizowanych także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, był efektywnie wykorzystywany, udostępniany mieszkańcom, aby te placówki zarabiały środki finansowe, a nie generowały koszty dla miasta. Łomża ze względu na swoje piękne położenie, atrakcyjność turystyczną i obecnie dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki posiada duży potencjał, który będziemy chcieli rozwinąć. Myślę, że będziemy organizować jeszcze wiele konferencji, na których zechcę Państwu przekazać nasz program pod względem merytorycznym, przekazać nasze poglądy na sprawy bieżące oraz na funkcjonowanie miasta po wyborach, które jeżeli wygramy, to bierzemy pełną odpowiedzialność za rozwój i dobre zarządzanie miastem. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie także pewna mobilizacja i jeżeli mogę powiedzieć, to dostałem tak zwanego powera ze względu na trudną sytuację miasta w najbliższej perspektywie finansowej, kiedy trzeba będzie spłacać duże zobowiązanie, ale jednocześnie wykorzystywać środki finansowe na dalszy jego rozwój pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i także przeznaczać w budżecie miasta odpowiednie środki jako udział własny. Ale myślę, że z tą drużyną, która dzisiaj jest z nami, z jedynkami, które myślę, że są osobami znanymi w Łomży, będziemy w stanie ten nasz cel zrealizować. Natomiast pragnę też powiedzieć, ponieważ kandydujemy wszyscy z Komitetu Politycznego Polskie Stronnictwo Ludowe i dla mnie jest to oczywiste, jako dla prezesa partii na poziomie województwa od 2008 roku i także wicewojewody podlaskiego pełniącego tę funkcję właśnie z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego przez prawie już 7 lat, że kandyduję i bym się upierał, żeby to był Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w mieście Łomża. Ale pragnę powiedzieć, że nie wszyscy Państwo są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, są sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale chcą dbać o sprawy publiczne, chcą służyć temu miastu, chcą wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, abyśmy wspólnie stworzyli nowoczesną i bezpieczną Łomżę. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, iż dzisiaj, 16 października 2004 roku, po raz pierwszy w tej siedzibie, a funkcjonujemy już ponad 6 lat, jest właśnie konferencja prasowa. Oficjalnej konferencji prasowej dotąd jeszcze nie było. A stąd ta konferencja prasowa, że po raz pierwszy, tak jak już było powiedziane, my jako Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiamy Państwu dla miasta Łomży kandydata na prezydenta. Kandydata godnego, który sam teraz się przedstawił i o którym Państwo dużo słyszeliście i jeszcze słyszeć będziecie. Oczywiście w wyborach samorządowych to nie tylko wybory do miasta Łomży, ale uczestniczymy w wyborach do sejmiku województwa i w sejmiku województwa jeden z naszych kandydatów od początku istnienia sejmiku zasiada w tym sejmiku i mamy nadzieję w tym roku, że również uzyskamy sukces i zdobędziemy nawet więcej jak jeden mandat. Na to liczymy.
Chcemy przekonać, tak jak głosimy w naszym haśle wyborczym, wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem i mamy swoją koncepcję zarządzania Łomżą, której oczywiście w tej chwili nawet nie powinniśmy przedstawiać Państwu z tego względu, że jest to nasza koncepcja, nie chcemy, żeby inne komitety wyborcze z niej korzystały, ale w trakcie kampanii wyborczej będziemy uczestniczyć w wielu debatach, będziemy także organizować konferencje prasowe i będziemy sukcesywnie Państwa wtajemniczać. Myślę, że zarówno ja, tak jak i inne osoby, które kandydują do Rady Miasta z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanowią same w sobie pewien potencjał społeczny, organizacyjny, gospodarczy. Posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i brakuje nam kompetencji, żebyśmy mogli wpływać na zarządzanie miastem Łomża. Dlatego też kandydujemy i naszym celem jest nowoczesna, bezpieczna Łomża. A wiemy, jak to zrobić. Proszę Państwa, jeżeli trudno jest mi mówić o sobie, bo może to brzmieć bardzo egoistycznie, ale skoro od 1994 roku funkcjonowałem w samorządzie, w latach 94-98 byłem radnym miasta i gminy Nowogród i wiceprzewodniczącym rady, ale także pełniłem wówczas w sejmiku samorządowym województwa łomżyńskiego funkcję, byłem delegatem do sejmiku samorządowego województwa łomżyńskiego gminy Nowogród, pełniłem też funkcję w wojewódzkim funduszu, w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Obecnie od wielu lat, od 7 lat jestem wicewojewodą podlaskim, znam doskonale zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządów, ze współpracą z administracją rządową. Także prowadziłem prywatną firmę doradczą, która zajmowała się pozyskiwaniem środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane zarówno przez rolników, ale także przez podmioty gospodarcze. I uważam, że jestem ja osobiście, ale także wszyscy, którzy kandydujemy do miasta, w takiej sile wieku i posiadamy optymalny potencjał, który możemy dla miasta Łomży wykorzystać. I tak jak już informował Państwa nasz kolega prezes Edward Kapusta, my praktycznie nie planowaliśmy wcześniej uczestniczyć w tych wyborach w mieście Łomża, natomiast planowaliśmy poprzeć innych kandydatów, inne komitety wyborcze. Ale zarówno w poprzedniej kampanii, 4 lata temu, jak też teraz, wiele osób zwracało się do nas, a nawet osobiście do mnie, żebyśmy taką próbę kandydowania do miasta Łomży i także swoim kandydatem na prezydenta podjęli, widząc właśnie w nas swoich reprezentantów, osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności. I tym chcemy przekonać wyborców w Łomży, chcemy być dla tych ludzi i chcemy wspólnie realizować nasze plany, marzenia, oczywiście zgodnie z odpowiednią hierarchią, którą myślę, że także wspólnie z Radą Miasta będziemy ustalać, a Rada Miasta, radni to przecież przedstawiciele mieszkańców Łomży. Mówi Pan o tym, że czas na zmianę w Łomży, potrzebne jest nowe spojrzenie. Ta kadencja, która teraz dobiega końca, to dobra kadencja dla samorządu Łomży czy Kiepska? Proszę Państwa, ja się wypowiadam wyłącznie pozytywnie i nasza kampania będzie pozytywna i zapewne, jak się Państwo możecie domyślać, Łomża wykorzystywała środki finansowe na inwestycje. Tych inwestycji zrealizowano wiele, ale przy okazji realizacji tych inwestycji Łomża zaciągnęła duże zobowiązania, które mogą być w tej najbliższej kadencji dużym obciążeniem dla budżetu miasta ze względu też na pewne spowolnienie w całym systemie gospodarczym, także miasta Łomży. Chcemy doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorcy z miasta Łomży nie przenosili swoich lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a wręcz przeciwnie, żeby tutaj były tworzone nowe przedsięwzięcia gospodarcze, tworzone miejsca pracy, żeby Łomża się dynamicznie rozwijała. I wracając do Pana pytania, pragnę powiedzieć, że Łomża wykorzystała swoją szansę, może tak około optimum, i Łomża skorzystała z środków pochodzących łącznie z budżetu Unii Europejskiej, nie tylko w tej kadencji, ale od początku perspektywy finansowej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku na poziomie około 300 milionów złotych. Jest to równowartość budżetu miasta Łomży. Tak też środki na podobnym poziomie wykorzystały inne miasta, Suwałki i Białystok. Ale musimy potrafić tą infrastrukturę tworzyć
na lepszym technicznym poziomie, być może taniej. Musimy także tą infrastrukturą odpowiednio zarządzać, żeby ona efektywnie służyła mieszkańcom i żeby mieszkańcy chętnie z tej infrastruktury korzystali. Musimy także promować miasto Łomża. Ja na przykład mam problem, kiedy znajdę się w mieście Łomża. Bardzo lubię Łomżę, Państwo o tym wiecie, i lubię także poruszać się po niej pieszo i rowerem. No, prosta sprawa, jest jakiś infokiosk, ale chyba nie w pełni sprawnie działający, ale kiedy turysta przyjedzie do miasta, to nawet jest problem ze znalezieniem planu miasta, żeby sobie zlokalizować pewne obiekty, które warto jest zobaczyć. Jest kilka prostych działań, często nie inwestycyjnych, a organizacyjnych, które mogą mieszkańcom Łomży dać większą satysfakcję, że to miasto jest miastem inteligentnym, dobrze zarządzanym, przyjaznym dla osób, które tutaj przyjeżdżają z innych części Polski albo też świata i będą lubić tutaj wracać. Około optimum, co to znaczy? Zbliżamy się do... idealnie. Optimum to nie jest idealnie, prawda? Optimum to nie jest idealnie. Proszę Państwa, każdy z wyborców ma swoje zdanie. Nawet te inwestycje, które zostały zrealizowane, one zostały wybrane według pewnej hierarchii i harmonogramu ich realizacji. I każdy może mieć inne odczucie, że należało to robić w tym terminie, albo należało z tym zaczekać i wykonać inną inwestycję. Dlatego też my będziemy Państwa na bieżąco informować, jakie są nasze priorytety, jak będziemy chcieli zarządzać miastem, spółkami, które to miasto posiada, co będziemy Państwu proponować jako mieszkańcom Łomży, ale oczywiście nie możemy wszystkiego zdradzić Państwu dzisiaj podczas pierwszej konferencji, której głównym celem jest poinformowanie Państwa, że mimo tego, że w dniu jutrzejszym, 17 października, upływa termin rejestracji kandydatów na prezydenta, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w dniu 14 października dokonał zgłoszenia mnie jako kandydata na prezydenta. Zgłosiliśmy też listy kandydatów w trzech okręgach wyborczych i będziemy wspólnie z Państwem przez najbliższy okres do 16 listopada, a być może dłużej, pracować, informować Państwa i też przekazywać odpowiednio większą porcję informacji na te pytania, które Państwo także w dniu dzisiejszym zadajecie. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.